Kłaniam się nisko. Pochodzę z rodziny górniczo-hutniczej, gdzie zarówno tata i dziadek spędzili całe swoje zawodowe życie na kopalni. Choć nigdy nie przepracowałem ani jednej szychty pod ziemią, to wiem, jak ciężka i niebezpieczna jest praca na kopalni. W podzięce dla wszystkich górników stworzyłem kanapkę górnika, gdzie serce stanowi szarpane mięso golonki. Do tego kaszanka, zasmażana kapusta i autorski sos. Zapraszam na przepis. Nawet na dwa przepisy, bo będą dwa warianty kanapki górnika. Golonki leżały 3 dni w solance. Przepis na solankę znajdziesz w opisie filmu. Mięsiwo będzie poddawane podwójnej obróbce termicznej. Na początku gotować będzie się razem z włoszczyzną przez 2 godziny, następnie piec będzie się w garnku rzymskim. Co to garnek rzymski? Zaraz się przekonacie. Golonkę bardzo dokładnie spłukałem pod zimną wodą, teraz nacinam skórę. Tak przygotowane mięsiwo przekładam do garnka. Wkrajam 2 duże marchewki oraz 2 duże pietruszki. Cebulę obieram i kroję w pióra. Z przypraw wlatuje kilka kulek ziela angielskiego, kilka kulek czarnego pieprzu oraz parę listków laurowych. Zalewam wszystko zimną wodą. Garnek ląduje na kuchence i na małym ogniu będzie pyrkać wszystko przez 2 godziny. Garnek rzymski. Jest to garnek gliniany, który nadaje inny wymiar potrawom. Przed użyciem należy go dobrze wymoczyć w zimnej wodzie. Glina wchłonie odpowiednią ilość wody, która podczas pieczenia wszystko odda potrawie, przez co mięso będzie soczyste. Istotnym elementem układanki jest bejca marynata na bazie wiśniowego piwa, ketchupu, miodu, sosu Worcester i innych składników, o których zaraz opowiem. Cebulę czerwoną, szalotkę kroję w drobną kostkę, natomiast czosnek obieram i kroję w plasterki. Do garnuszka wlewam łyżkę oleju rzepakowego. Proszę zobaczyć, goloneczka pięknie pyrka, obok ziemniaczki na obiad do mięska, natomiast cebulkę, czosnek smażę na złoty kolor. Wlewam około 200 ml wiśniowego piwa, reszta płynu wlatuje do gardełka. Podczas duszenia cały alkohol wyparuje zarówno z sosu i mojego organizmu. Gotuję 5 minut. Zdejmuję garnek z gazu i przechodzę do dodawania reszty składników. Ketchup, połowa szklanki, czyli jakieś 125 ml. Pomidorowej pyszności, do tego łyżka sosu Worcester. Do smaku przyprawiam solą oraz czarnym grubo mielonym pieprzem. Solidna łyżka musztardy, łyżeczka octu jabłkowego. Na koniec jeszcze wlatuje czubata łyżka miodu. Mieszam i ponownie daję na palnik. 20 minut gotowania na małym ogniu. Na koniec jeszcze wsypuję łyżeczkę papryki słodkiej. Można dać paprykę wędzoną, a nawet chili. Kto co lubi. Po 20 minutach, moi drodzy, gotowania się bejcy sosiwa blenderuję na gładką pulpę. Pierwszy etap golonki za nami. Powstał piękny, konkretny w smaku bulion, który nadaje się jako baza różnych sup i sosów. Na patelnię wlewam łyżkę oleju rzepakowego, wrzucam pokrojoną w kostkę cebulę białą, podsmażam na złoty kolor. Gdy to uzyskam, dorzucam kapustę kiszoną. W misce znajduje się 200 g, zazwyczaj nie płukam kapusty. Do smaku doprawiam solą oraz czarno grubo zmielonym pieprzem. Moi drodzy, kapuchę
podlewam jeszcze kilkoma chochelkami złocistego wywaru z goloneczki. Będzie miała kapusta wyższy wymiar smaku. Przykrywam i duszę około 10-15 minut. Golonki wyjmuję z wywaru, przekładam do miski i bardzo dobrze zaraz nacieram połową sosu barbecue. Marynatę bacon wcieram w skórkę, w każdą szczelinę mięsa. Podsmażoną kapustę przekładam na dno garnka. Garnek poza kadrem moczył się 30 minut w zimnej wodzie. Równomiernie wszystko rozprowadzam. Na kapuście kładę golonki. Jest takiej pojemności, że z łatwością wejdą dwie duże golonki. Bodajże ma 7 litrów garnek rzymski. Oczywiście nie może się zmarnować bejca, która ociekła z mięsa, więc ją wlewam z powrotem na mięsiwo. Dorzucam jeszcze do gara ugotowane wywarze warzywa. Proszę zobaczyć, jak się tu pięknie komponuje. Zapachy naprawdę są nieziemskie, więc działamy dalej. Garnek rzymski zawsze wkładamy do zimnego piekarnika. Grzanie góra-dół 180 stopni Celsjusza, czas operacyjny 2 godziny. Moi drodzy, po 2 godzinach można przejść do konsumpcji. Goloneczka idealnie nadaje się jako danie główne samo w sobie, ale też idealna opcja na burgery czy kanapki. Pozbywam się grubej skóry i szarpę mięso. Proszę zobaczyć te smakowite kąski. Samo zdrowie. Jeszcze zbliżenie na mięsiwko. Naprawdę. Wyszło petarda. Rozpływa się w ustach. Kapusta zasmażana też wyszła rewelacyjna. The next day. Witam Was kolejnego dnia. Widzicie na zbliżeniu składniki, które wykorzystam w komponowaniu dwóch kanapek. Ser żółty Gouda, sałata, ogórek kiszony, tutaj jest musztardka i przede wszystkim buła poznańska, przepis na moim kanale, i czarne złoto kaszanka. Kaszankę należy usmażyć. Chciałem zrobić smakowite kąski, ale jelito było zbyt cienkie i podczas smażenia musiałem szybko zmienić koncepcję. Zobaczycie to zresztą za kilkanaście sekund. Buła pszenna, przepis, jak wspominałem, znajdziecie na kanale Chill Out z Grillem. Wrzucę jeszcze link w opisie filmu. Goloneczkę należy podgrzać w piekarniku, aby nie wyschła. Polewam obficie pozostałym sosem barbecue. Autorski sos do kanapek jest na bazie majonezu, 3 łyżki stołowe oraz solidnej łyżce sosu barbecue na piwie wiśniowym. Wszystko dokładnie mieszam i sosiwo gotowe. Ogórki kiszone kroję w kocie języczki, natomiast kaszankę i kapustę podsmażam na patelni z odrobiną oleju rzepakowego. Najwyższy czas złożyć kanapkę. Bułka podpieczona w piekarniku razem z serem Goldą. Na dolną warstwę, połówkę bułki, kładę kaszankę. Na to łyżka musztardy z dodatkiem miodu, cebula, solidna porcja szarpanej golonki, kilka listków sałaty, na to jeszcze ogórek kiszony i górną część bułki smaruję sosiwem autorskim. Składam i kanapka gotowa. Specjalnie dla Was zbliżenie, jak to się prezentuje.
Drugi wariant kanapki, podpieczona buła z serem oczywiście, na to zasmażana kapucha kiszona, odpowiednia ilość golonki szarpanej, cebula, ogórek kiszony i na koniec duża ilość sosu autorskiego. Zamykamy i można znowu przejść do konsumpcji. Oczywiście nie może zabraknąć zbliżenia. Zobaczmy jeszcze, jak się te kanapki prezentują w przekroju. Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Standardowo prośba o zostawienie subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Dajcie łapę do góry, napiszcie w komentarzu, co mam przygotować na następny odcinek serii Niedziela Dzień Burgera. Jeszcze raz wielkie dzięki. Piona, elo, trzymajcie się.